chciał zrobić te drogi wszystkie, te drogi brać, tylko że po prostu nie ma sprzętu, nie ma firmy, bo nie mamy własnego sprzętu, więc musimy opierać się na wykonawcach zewnętrznych, a tych po prostu w dniu dzisiejszym nie ma. Nie pamiętacie historię z równiarką z tamtego roku, to że w momencie pracowała, później stanęła i koniec. Na to ja na nią wpływu. Mówię, no też teraz na tym jesteście, poszukajcie, mówię, bo ja też moje, tak powiem, mam pole działania, moje wiedzy też jest ograniczone, więc jeśli ktoś zna, jeśli firmy, które zajmują się takimi, mają usługę równiarki, no to też proszę o taką informację pomocy, no bo ja wszystkiego, że tak powiem, moje, tak powiem, jakieś tam możliwości się gdzieś ograniczają, tak? To jest tym. To jest wasze więcej, więc podejrzewam, że gdzieś tam jakieś, czasami się spotykacie, że gdzieś tam ktoś robił, to proszę jakieś tutaj zapisać numer telefonu. Ja bym po prostu dzwonił z prawa banki zatrudnienia takiej firmy czy osoby i tyle. Myślę, my wtedy nie mamy, jako gminy, więc. Tylko możemy tak powiem prosić czasami wykonawcę. Dziwnie ktoś prosić, tak, no to płacimy, no ale nikogo nie zmusimy na siłę, że ktoś ma przyjechać tam, wyrównać drogę, to zobaczymy. To też po prostu powie wprost. Ja nie mam czasu, ja mam inne roboty, ja mam inne zobowiązania i tyle. Sama równiarka też nie rozwiązuje problemu, bo jeszcze tego musi być dobry operator, wiecie, jest to na wodę. Więc jednego roku już była równiarka z jednej firmy, no i tak jak już powiedzieliście, że robota była gorsza zrobiona niż przed, więc zapłacić się za coś, a jeszcze mieć gorzej, no to chyba nie ma sensu. No jest problem generalnie, wiecie doskonale, że po prostu jest problem z takimi usługami. No i co ja mówię? Najpierw mieć równiarkę własną operatora, ale to nie jest w stanie mieć na równiarki, bo zysk ekonomiczny by był żaden, więc strach w ogóle był. Będę się na uwadze miał, jak chciał się pojawić jakiś ten, jakiś poszukam jakiś, ale mówię, z tym solidarnym jest problem nie tylko naszej gminy, tylko ogólnie mówię, po prostu nie mamy. Firm też przede mnie. Tyle mogę powiedzieć. Czy coś jeszcze tak mam wyszło? Dziękuję bardzo, mam tutaj. Panie Ministrze, jest pierwszym skrzyżowaniem najpierw do województwa, a druga gmina dochodzi. Bo tam jest to elektrycznie, tak? I tutaj ja znam tym zjeździe, jest taka rzeźba, że ja jeżeli nas powiat, mówię, że to jest czymś zasypane, mówię, że to droga gmina dochodzi. To nie jest jej, tylko droga gmina do uzupełnić. Jeszcze ja powiem tak. Zjazdy z drogi wojewódzkiej powiatowej zawsze są do kategorii wyższej. Drodzy Państwo, jak jest pas drogi wojewódzkiej, to nie ma szerokości tylko drogi. Pas jeszcze kilka metrów jest za. Więc ja nie wiem, kim jest prawie dwa jest, więc ja nie jestem w tej pojęciu, czy to jest już w pasie drogowym w naszym drogiem gminy. Czy jest zaraz przyznanie do tego motoru? No to, drodzy Państwo, to ja mogę nagrać nie swój teren. No nie tak się. No. Prawo, ja pamiętacie, jaka sytuacja z panem starostą, co mówił, że jakie zjazdy należą do drogi gminy. Nie, prawie wyraźnie. Zjazdy należą do drogi wyższej kategorii. Czyli jak jest wojewódzka powiatowa, to musi naprawić województwo zjazdy. Jeśli jest powiatowa na gminę, to powiat, a jeśli gmina prywatna, tak samo to jest taka zależność. Nie? Więc tutaj chyba nie, że ten pas tam jest około chyba 20 metrów, więc to tam jest 4-5 metrów, to na pewno jest to otwarte. Więc na jakie mogę naprawić wyrwę? Ja wiem, że to chodzi, tylko że ten kawałek, no ten kawałek to nie jest nasz. To nie jest. Tak samo jak było w Swojecinie, przy zjazd z powiatówki, nie? To jest też obowiązek powiatu. Na pewne rzeczy mówię, wpływ mówię, nie mam, że możemy zgłosić taką telefonę. Możemy zgłosić, to zgłoszę, czy nie tak mówię. Tam będzie krok robiony remont na wróci. Więc myślę, że przy okazji, no to znaczy, no tutaj będzie już przed wiosną zaczynało się i w stole tam podejdzie. Bardzo za dobrze. Mamy obiecane, że Zatoczka ma być zrobiona, ale co będzie, zobaczymy. Jest obiecane, że tutaj będzie Zatoczka troszkę bliżej kościoła niż Bogatunki, bo to już obsługi, nie? Ale obiecane, że mamy obietnicę i na pierwsze tylko po prostu słownie, że ta przy tym remoncie tej drogi będzie to Zatoczka zrobiona. No tak mówię, będzie troszkę zgodziła na widzami kościoła, więc nie po mojej myśli, ale lepsza taka, wiadomo, że oni się też muszą odsunąć od drogi powiatowej, mogą na samym przykładzie mieć zatoki. Nie, no dobrze, to jest... No, że ta zatoczka, więc mi się przychodzi. No właśnie, też nie proszę. Dlatego myślę, że ta wyrwę, to jak będę robić już zrywać ten aflat, mam nadzieję, że przy okazji na parę to zjadę.
A jeżeli chodzi o ten zbiór, to tylko ta firma ma co wygrać, to może robić? Tak, tylko to jest tak. Chyba to po prostu, jak się wygrywa przetarg na naprawę takiej drogi, znaczy na remont, to wtedy ta firma dostaje się, jak powiem, od dyspozycji od zarządu dróg w Ciechanowie wojewódzkich, gdzie ma to tak zwany destruk magazynu. Ale nie chodzi o destruk, to jest zbiór, to jest zbiór. Chodzi o ta firma, co dostaje na przetarg? Tak. Może z jego roku przedsiębiorstwo pana Bercika. I tylko ta drzwi może wystawać po spółkę drogową, może wystawać tylko tego panu. No po prostu takie ustawa o sobie publicznej, że po prostu nie można zanawiać tak sobie jak. No to prawie kwoty 10 tysięcy, tak, ale jeśli łączne zamówienia sięgną ponad 10 tysięcy, to musi być wyłoniony dostawca na wszystkie te. Akumulując to jest tam po parę tysięcy, tej posługi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca. Ja chciałam spytać, czy jakiś jest przewidziana taka karta, żeby te śmieci po prostu wszystko porobione i na zakręcie? Dwie rzeczy. Droga powiatowa, obowiązek jest na sprawie sportowej. Ja na pewno w tym roku nie będę sprzątał dróg powiatowych ani rąk. Lasy są prywatną własnością, więc obowiązek sprzątania w lasach śmieci ma właściciel lasu. Tylko, że to jest zupełnie w pasie drogowym. A jeśli w pasie drogowym jest, to obowiązek ma zarządca drogi, czyli jeśli droga powiatowa, to sprawia sprawę. Tylko, że... Tak? Ja gdzie widzę, że po zimie się w naszych krowach robi się dużo śmieci, ale tak jak mówię, no, na pewno w tym roku nie wysyłam ludzi, nie wysyłam sprzętu, nie będzie płacić za śmieci, to nie są własnością gminy, bo to się wszystko liczy w kosztach i postanowiłem, że po prostu nie będę narażał naszych pracowników, bo nigdy nie wiem, może jakby się stało w tym pasie drogowym w drogi powiatowej, to grozi mi za to, że wysyłają ludzi nie na swój teren, no po prostu im groził paragrafy, no to się mówi się. W roku powiedziałem, że przez dwa lata sprzątaliśmy, kiedy sprzątaliśmy, jak te drogi wyglądały, tego posprzątane, a w tym roku powiedziałem, że po prostu tak powiem, jeśli chodzi o zakres starostwa, w tym zakresie nie ma żadnej chęci z tym starostwa, więc już nie będzie. Nasze drogi gminy, żeby sprzątać, oczywiście, ale powiatowej kampanii wojewódzkiej nie będzie. Powiedzcie, w którym odcinku jest? Jest tam jest. Tam jest pan Wesołowski. Tam są pozrywane te brzegi, że pan samochód. Jak samochody zjeżdżają duże, no to wiadomo, że tylko Boże niż. Zjeżdżają do pana posesję. Nie tylko po Boże, po brzegi, a nie tak. Nie ma się o tym, bo jak mamy krawędź jezdni, jak koła dużo, samochodu czy ciągnika, to na 40 tysiąc ton, jak zjeżdżają na krawędź asfaltu, nie ma siły, żeby po prostu tego użyć. A jeśli tam zjeżdżają, po prostu skręcają do klepki, no to jest to skrętne, że to tam koła skręcają, nie mają się skrętnych, czyli skręcają, zrywają asfalt. Tak, to jest bezpiecznie, że dla samochodów zjadą... To jak ja się dużo najeździ dla skrętu, to tak samo się robi też niebezpiecznie, bo to są zrobić za większe. Cały transport, mamy z gminy bieżą, które tam w drogę wojewódzką, to faktycznie większe przychodzi. Tutaj jeżdżą ten na sierpce, więc tam się ruch zwiększył i ci jeszcze należy, te wybry robić to zwiększy. Jak dwa samochody jadą, to zjeżdżają kołami bocznymi na ten i tak jak kromakowie na zakręcie, wyrwy się robią, wyrwają. Asfalt po prostu nie są przystosowane, nie są te drogi do tych ciężarów, do tego ruchu na tym paderze. No ja zgłoszę. Dziękuję bardzo. Panie Kłowski, Piotr. Chciałem zapytać, bo doszły takie uwagi dotyczące pewnej rzeczy, tylko że tam to jest nie tylko przekazać gdzieś dalej. Tylko chciałem się upewnić, że to jest zasadne. Dlatego chciałem się zapytać, że będzie piękny parking, taki właśnie wydaje za bokiem do pierwszej kolejności na to jest indywidualny. Czy to jest to jest nieładne? Dla wszystkich, to jest pamiętnik publiczny, to nie jest tak, że komuś można
zakazać komuś można pozwolić wierzyć, to stawiają w ten sposób parki publiczne. Część pracowników tam stawia, no ale część swoich pracowników, a czy mieszkańców, którzy mieszkają, no część pracowników z ośrodka, część... Też mają tam prawo stawiać, każdy może stawiać. Wykupić po prostu miejsce parkingowe, kopertę się robi i się wykupuje. To już nie odmienione od ośrodka, tylko generalnie. Czy po prostu może wykupić miejsce parkingowe, tam jest opłata za dzień, z tego co pamiętam, na 2 zł, no albo od metra. Ja to ja policzyłem, że ten właściciel tego salonu mógłby zapłacić tam, płacił mi chyba miesięcznie około 100 zł i może w ten sposób takie wykupić miejsce. Nie? Ale jeśli chodzi o kopertę, to oczywiście nie skorzysta. Bo chciał, żeby skorzystać z kopertę. Nie, koperta musi być po prostu kupienie miejsca parkingowego, to jeśli chodzi o ośrodek. Ja nie mogę tak powiem państw, którzy tam mieszkają, zakazać stawiania, bo to są tutaj parkingi publiczne. No to nie ma tak, że ja napiszę tabliczkę zakaz stawiania samochodów mieszkańców, nie powiem zresztą z tego, czy pracowników, czy tego. No taką uwagę, bo skoro jest gminą, nie dotyczyło te słowa, które nam mówią, że jest szansą. Myślę, że jest teraz tak z tyłu zrobiony, że ta osoba, o której mówimy, że od niego, jak nawet wjechała, już nie chcą się do zbokość, a tam jest pokój zaparkować, a z tyłu też się duże miejsce znalazł. No nie, mówię, no nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, prowadzić jakieś ograniczeń, bo to nie jest prywatny plan. W ten sposób gminy publiczny, czy to zrobiliśmy. To ja wiem, że to tak czasami jest twarz. To tam ma każdy prawo parkować. Jak ktoś mieszka nad ośrodkiem, no też to ma prawo parkować. Pracownicy mają mieszkać, prawo parkować, każdy mieszkaniec, który przyjeżdża do sklepu do pani naprzeciwka, też ma prawo tam zaparkować. No, po to zrobiłem tam z tyłu parkingu miejsca. No, kiedyś nie było tam parkingu do miejsc. I tutaj, proszę państwa, no, to jest to takie, tak mówię, kiedyś nie było. No, z tyłu nie było. Wiecie, zastanawiam jak tam z tyłu było, nie? Teraz tam stoi pan 26 samochodów. Ja się spowiem, więc ja wiem, że to się zwiększa, ale czasami ludzie, tak jak powiedziałem, są tak bardzo oszczędni, że to by najpierw by było, żeby po prostu, no, wszystko ja tak. Jeszcze na 8 godzin miałem zablokowane miejsce, jedyne parkingowe.
jak poszedłem, po prostu prosiłem dobrej wierze, no i na szczęście pani posłuchała. A tak naprawdę, no to sobie chodzić i dokładnie za każdym razem, a żeby też postawić krzywą samochód, nie miałem też uwagi, żeby pod kątem i ma samochody przyjechać. Powiedziałem, można policję dzwonić, jak ktoś stawia źle samochód albo przy warunku, w godzinie też ktoś powiedział, że stawiają, blokują drogę, zmieniają telefony, można dzwonić na policję do mieszkańców, bo no, wójt nie jest, tak powiem, nie ma władzy, że pójdzie, powie, proszę tu nie stawiać, bo parki jest od kościoła, wszystko nie mam takiej władzy. Policja, no, jeśli coś postawimy przy pasokarpadę, przy przejściu pieszych, centralnie, przy bankach się sklepą też szkodną, zagrożenie stwarza duże, ale ja nie mogę dać mandatu, bo nie jestem odpowiedzialną służbą. Jeśli mieszkańcy wiedzieli, ma prawo wejść na policję, chociaż jeżdżę, to tego tej opcji każe, bo są przepisy ugodowego. Nawet tam nie musi być znak. Wiadomo, że przepis jak jest, że od przejścia pieszych jest 10 metrów, jedno w drugą stronę, można podać samochodu, i to nie musi być żadnego znaku. To są przepisy kodeks ugodowego, ale kodeks respektuje policję, nie wójt. No tutaj no, myślę, że nie jeden chyba samochód, tylko jeden mieszkanie podstawiamy. Jak mi się wydaje. Się nie wybierać swoją
jeśli taki problem się pojawi, to myślę, że zastanowimy się nad tym. Ja tylko drodzy Państwo, jak mówię, my jako gmina na pewno będziemy jak najbardziej się zajmować w stosunku do tych kosztów, a nie mamy obowiązku, po prostu nie będziemy tego ze prostu, bo przyjdzie nam jakieś przedsiębiorstwo, które będzie miało opłaty produkcyjne, powierzę też, że proszę wydawać opłaty produkcyjne, bo jeśli zabieracie produkcyjne od rolników, to proszę dawać też od tego nie opłaty produkcyjne. Ja wiem, że jest problem ogólnie krajowy, bo skończyło się do wywołania i wysyłanie im za granicę. Zresztą w sposób nie ma, na samym końcu jest dokonany. One kiedyś się skończą dalej, jeszcze płacili, a teraz trzeba za opłaty płacić. To jest jakby tyle, proszę Państwa. Panie Grzegorzu, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Marzena. Ja tylko krótko. Ja chciałam zapytać, czy te drzwi, które myśmy sobie tam przekazali na te drogi, ja muszę brać z gminy, czy mogę mieć swojego dostawcę? Nie mogę, nie mogę. Musi być dostawca, który został wyłoniony w drodze zatrwającą. Nie ma innej możliwości po prostu wzięcia. Ale on będzie wszystko miał, to po prostu nie jest z gminy. Ale nie może. Konkretnie o spółkę drogową możemy tylko zamawiać od pana z firmy pana Wajci. I tylko tak. A i coś innego? Na przykład tutaj już uczyniało coś? No to mamy złożone tak jak zwane zapytania do trzech firm. Zaczynamy, która firma z tych trzech złoży do nas, jak już mówią oferty. Ja też muszę wczesnąć. Tak, tak. Dziękuję, tylko tyle. Dziękuję bardzo. Ja panią Wójcie mam prośbę w imieniu mieszkańców. Zobowiązałem się wspomnieć o tej sprawie. Mieszkańców, którzy mieszkają przy tej drodze, to wątpię od pierwszego przystanku. Ale obiecałem mieszkańcom, że szkolne. Oni proszą, żeby ten zjazd przystanku w miarę możliwości został naprawiony. No to ja mogę powiedzieć, że ta pani przychodzi do mnie regularnie. Za każdym razem, że po prostu na razie testuje taki sprzęt, że po prostu to zrobić. Bo to nie jest dziura, która ma metr czy tam pół metra, to jest dziura, która jest wyrwa spowodowana ciężkim transportem, który do tej pani właśnie jest. Też transport, który pani prowadzi taką produkcję i też sprzęt, który od niej wjeżdża, to jest 25 tysięcy beczka, to jest ciągnik, więc to jest 40-50 ton, więc to też naprawdę jest jak gdyby ten asfalt jest uszkodzony, zepsuty, ewidentnie tylko przez samochody, które przejeżdżały do tej pani. Tylko tyle mogę powiedzieć. Na dzisiejszy po prostu nie jestem w stanie naprawić i na razie to pozostanie tak, jak pozostanie. No tak, ale jeszcze w swoich wyjaśnieniach tam dwóch mieszkańców też prowadzi taką wielką działalność, tam będzie też samochody. Nie, to mówimy o leczarstwie, nie? Tak, nie robi, nie zrywa. Pani się zdała, że sam powiedziała to, że wiadomo, że pan powiedziała to, że po prostu te samochody tutaj przyjeżdżają, to asfalt niszczą, no ale to jest wiadomo. Więc w zasadzie ja niszczę, ale gmina ma naprawić, to też nie jest takie podejście do Państwa. Dobrze, ja sobie obrony z gminą przekazałem. Dziękuję. Panie profesor Mariusz, dziękuję. Dziękuję. Pani burmistrz Siasza. Dziękuję bardzo. Pan profesor Marcin. Dziękuję bardzo. A jeszcze jedno. Proszę. A panie burmistrzu, a koło tych obronowskich, te mosty, to będzie? Będzie naprawiony w swoim czasie, który miał sprzęt oparty na gminie. Postaram się to naprawić. No, no, nie ma tam takiego pośpiechu, bo tam nie zalewa. Tam wody nie ma w wodę, więc tam chyba nie. Ale to jest taki tak właśnie ten dzień, czy to jest? Ale to boję się. No to przystanę już jako za panem Romanowskim i czekam się na mieszkańców. No nie, ale to będzie dalej rozsądnie, jak to zaraz jak to było. No to jest Kiczaka i Wojewódzki zjeżdżają, chciało jeździć do Wojewódzki. Tak, to dalej, który musiałby zjechać teraz po zimie, zobaczymy, że tam już nasze na Państwa, ten nie był na no jest to takie, jak to pan nie byle mogę dalej, myślę, że to coś da się, to się zacznie. Czy to wszystko? Chciałem życzyć wszystkim mieszkańcom, wam, waszym bliskim, wesołych świąt, dużo zdrowia, jak najszybszego powrotu do normalności.
W związku z przerwaniem wszystkich punktów, które będą w drogach, zamykam 30. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.